Rozdział drugi. Padał gęsty, wilgotny śnieg i cały plac tonął w mglistej bieli. Jędrek Bukowy stał na przystanku tramwajowym. Czekał na 49. Chciał się dostać do mostu Małgorzaty, a stamtąd do stacji podmiejskiej kolei elektrycznej. Na rozgrzanych policzkach czuł przyjemne łaskotanie śnieżnych płatków. Chwilę spoglądał na majaczący w zamieci neon, reklamujący szampana Torleja. Pij tylko szampan marki Torlej. Zapalał się na dachu kamienicy karminowy napis i gasł na chwilę, jakby zdławiony zamiecią. Dookoła parasole oblepione śniegiem jak watą, a pod parasolami skuleni z zimna ludzie. Na tramwajowej wysepce zrobiło się tłoczno. Wszyscy spoglądali w stronę placu Kalwina, skąd miał nadjechać upragniony tramwaj. Po chwili Bukowy spostrzegł, a raczej wyczuł, że ktoś mu się uważnie przypatruje. Zerknął w bok i w tej samej chwili przywołał na pomoc wspomnienie. Niby w nagłym olśnieniu ujrzał obity tapetą przedpokój, a w nim lustro i odbicie kobiecej twarzy. Biały czepek pielęgniarki, rozsypujące się kasztanowe włosy, figlarne spojrzenie ciemnych oczu i wyraz przekory na wyraźnie wykrojonych wargach. To przecież Ewa Warfalin. Poznaje mnie pan? Usłyszał mile brzmiący głos. Ewa! Zawołał uradowany. Co za miłe spotkanie. Ewa, powtórzyła z przekąsem. A ja myślałam, że pan o mnie zapomniał. Bardzo panią przepraszam, tłumaczył się nieporadnie. Niech pani sobie wyobrazi, zgubiłem wtedy kartkę z adresem. Szukałem pani domu. Dwa razy byłem w Szęty Szepet, ale niestety. Niech pan się nie tłumaczy. I tak nic panu nie pomoże, mówiła żartobliwie. Mam już o panu wyrobioną opinię. Czy to ładnie? Zniknąć? Nie dać znać o sobie? Ale naprawdę zgubiłem tę kartkę. Bardzo mi przykro. Tłumaczył się speszony. Przykro. Przekomarzała się, mrużąc filternie oczy. A my z babcią chciałyśmy już dać nam mszę za pana. To pięknie. Ale ja mam dowód, że nie zapomniałem o paniach. Do tej pory zachowują ubranie dziadka. Ewa parsknęła zdrowym śmiechem. Nie ma pan pojęcia, jak pan komicznie w nim wyglądał. A pani tylko się ze mnie nabija. O nie, rzuciła z udaną powagą. Podziwiam, że pan przez rok nauczył się zupełnie przyzwoicie po węgiersku. No właśnie, zażartował. I to wyłącznie z myślą o pani. Powiedzmy. Chciałabym wierzyć. Urwała nagle, gdyż tłum na przystanku zafalował, a w głębi bulwaru, w mglistej zadymce, ukazał się tramwaj. Ujęła go mocno za rękę. — Mam nadzieję, że pan odwiezie mnie do domu — rzuciła pośpiesznie. — A zresztą nie puszczę pana, bo zniknąłby pan znowu na 2 lata. Pociągnęła go energicznie za sobą. Wcisnęli się do zatłoczonego tramwaju, wtulili się w kąt platformy, a gdy tramwaj ruszył, nie spostrzegli, że nadal trzymają się za ręce. — Ja naprawdę się cieszę — powiedział po chwili Bukowy. — A ja — zamyśliła się na chwilę — nawet pan nie wie, jak mi było przykro, że pan nie dawał znaku życia. Myślałam, że pan już daleko, daleko. To dziwne. Tak krótko był pan u nas, a jednak zawsze pana wspominamy. Mocniej ścisnęła jego dłoń. — Nie zasłużyłem na to — zażartował. — Oczywiście, że nie. Myślałam, że pan wyjechał do Francji. Przecież wszyscy Polacy uciekali przez Zieloną. — A pan? — spytała pytająco. — Ja? Przykro mu było kłamać, lecz niestety nie mógł powiedzieć jej prawdy. Rzucił więc wymijająco. Tak się złożyło, że nie mogłem wyjechać. — Martwiłam się o pana — powiedziała w zamyśleniu. — Przecież to wojna, a Polacy walczyli we Francji. Nie każdy mógł się tam dostać, mruknął lekko urażony. Zamilkli. Ewa odwróciła głowę. Przylgnęła policzkiem do zapoconej szyby. Chwilę przyglądała się przesuwającej się za oknem ulicy. Widział jej opuszczone powieki, zarys policzka, a na policzku kilka kropel nabrzmiałych przebijającym przez szybę światłem. Wciąż trzymał w dłoniach jej ręce. Chciał jej powtórzyć, że ogromnie cieszy się z tego spotkania, że często o niej myślał, że myśli były zawsze czułe,
lecz ogarnięty wzruszeniem nie mógł wydobyć z siebie głosu. Niech pan patrzy, odezwała się cicho. Śnieg pada. Czy pan pamięta? Tak ładnie mówił pan wtedy o górach i śniegu. Nie wiem dlaczego. Zawsze widziałam pana na nartach na tle zaśnieżonych gór. Spojrzała mu w oczy, a w jej źrenicach zapaliły się złote ogniki. Czy pan od tego czasu jeździł na nartach? Znowu kłopotliwe pytanie. Co na nie odpowiedzieć? Przecież 2 dni temu zjeżdżał z przełęczy pod kopą do Wierchcichej. Jeszcze teraz czuje cudowny pęd przywołany nagłym wspomnieniem i widzi uciekającą spod desek stromiznę. Chętnie by jej opowiedział o tym karkołomnym zjeździe, a tymczasem... Nie, odparł po chwili. To szkoda. Była taka piękna zima. Piękna zima, powtórzył w myśli i nagle jak przez mgłę zobaczył Tomanową. Grań z ciernistą falbanką nawisów, żleb skalny zasnuty lodem, a pod kamieniem skuloną postać zamarzniętego lotnika. To też chciałby jej opowiedzieć, a jednak musi kłamać. Niestety nie miałem nart ani okazji. Nagle spojrzała ostrzej. Właściwie, co pan robił przez ten czas i gdzie pan przebywał? Ja? Uśmiechnął się niemal bezradnie. No cóż, tak jak wszyscy uchodźcy siedziałem w obozie. A teraz? Teraz też jestem w polskim obozie, w cywilnym oczywiście. Przez jej pogodną twarz przesunął się cień zaniepokojenia. Pan chyba coś przede mną ukrywa. Ja? Dlaczego? Bo nie mogę sobie pana wyobrazić bezczynnie tkwiącego w obozie dla polskich uchodźców. Nie, nigdy w to nie uwierzę. Ujęła go mocniej pod ramię i dodała wesoło. Ale to przecież głupstwo. Mam nadzieję, że pan wstąpi do nas. Babcia się bardzo ucieszy. Musiałem kłamać, myślał wracając na drugi dzień wieczorem do obozu. Podmiejski pociąg elektryczny jechał przez przedmieścia Budapesztu. Za zroszonymi oknami przesuwał się banalny krajobraz. Rozsypka lichych zabudowań, światła biegnące jak świetliki wokół mglistej, zagubionej przestrzeni, samochody z rozżarzonymi oczami reflektorów, niby ryby w mętnej wodzie, smętne mury fabryk i zasłane śniegiem tafle pól. Wszystko w przyćmionym smętku miejskiej zimy. Bukowy wcisnął się w kąt pod ścianą, nasunął na oczy kapelusz, podniósł kołnierz jesionki i zapadł w zadumę. Musiałem kłamać. Kołatała w nim myśl i wprowadziła go w stan zakłopotania. A mógł przecie, odrzuciwszy pewną granicę ostrożności, odegrać rolę bohatera. Jakby to było pięknie przyznać się do wszystkiego. Tak, Ewo, jestem kurierem. Wyobraź sobie, otrzymuję niezwykle ważne zadania. Przenoszę wojskowe szyfry, tajne dokumenty, pieniądze, czasem przeprowadzam ludzi. Czy masz pojęcie, jak ważną rolę odgrywam? Na jakie narażam się niebezpieczeństwo? Nie, ty tego nie potrafisz zrozumieć. Nie wiesz, co to znaczy nocny marsz przez niedostępne góry w zimową zawieję. Nie masz pojęcia, jak mocnych nerwów wymaga przejazd samochodem z Kyssaku do Smokowca, kiedy wydaje ci się, że za każdym zakrętem stoi patrol, który zatrzyma samochód. Nie szłaś nigdy w deszczowy dzień przez rozmiękłe bezdroża. Nie forsowałaś lodowatych potoków. Nie zaznałaś panicznego strachu na widok zbliżającego się strażnika, ani męki śmiertelnego zmęczenia, kiedy człowiek upada pod ciężarem plecaka. Bukowy uśmiechnął się cierpko do siebie. Nie, Ewo, nie powiem ci tego. Muszę być dla ciebie zwykłym, cywilnym uchodźcą, tkwiącym bezczynnie w obozie.